Czy w tej sytuacji masz podstawy sądzić, że zmiana sygnałów świetlnych nadawanych przez sygnalizatory nastąpi w krótkim czasie? Nadajmy cały ekran. Moglibyśmy. To pytanie byłoby ale dobrze, jest. Zadane teraz, nie ma sprawy. Zobaczcie Państwo, sygnalizacja jest ogólna, tak naprawdę warto sobie spojrzeć, co jest nadawane dla pieszych, ale założenie jest takie, że żaden z nadawanych sygnałów na drodze nie trwa wiecznie. W związku z tym, jeżeli my się zbliżamy do tego skrzyżowania i tak długo widzimy, że ten sygnał jest nadawany, że on się nie zmienia, bo tak naprawdę od początku, samego początku tego nagrania, tego filmu jest pokazane, że ten sygnał jest wyświetlany i jedziemy też podpowiedzią pewną mogłoby być to w warunkach takiego zakorkowanego miasta, że, że tu już się zrobiło pusto, czyli wszystkie inne pojazdy zdążyły już zjechać, czyli to światło trwa dość długo. To nie... Więc w takiej sytuacji zawsze warto się spodziewać, że ono nie będzie trwać wiecznie i w każdej chwili może zostać zmienione. Tak? W, tym, w tej konfiguracji, no to za chwilę by się żółte pojawiło, za chwilę czerwone. Po zielono.